bardzo prostą muszkę, jęteczkę, do której wykonania nie potrzeba za wiele materiałów. A właściwie potrzebne są nam trzy składowe. Pierwszą z nich jest haczyk. My zastosowaliśmy haczyk Dryfly BSBN1 w rozmiarze 14. Drugą składową będzie nitka. Ja wybrałem taki kolor beżowy, neutralny. I trzecią składową będą piórka. Piórka CDC, żółte, kremowo-żółte. Dlaczego kremowo-żółte? A żeby łatwiej ją było widać, szczególnie jak się łowi wieczorem. Ma to duże znaczenie. Zaczynamy. Zawiązujemy standardowo nitkę. W ten sposób. Jedziemy zwój przy zwoju równo do końca. Wracamy nitką. Robimy taką delikatną segmentację. O, w ten sposób. Mniej więcej do 3/4 długości haka. Następnie znowu się cofamy pod kątem 45 stopni. I znowu krócej jedziemy. Powtarzamy czynność. W ten sposób tworzy nam się delikatny stożek. O właśnie. Czyli mamy tak zwany tułowik. Teraz wybieramy skrzydełka CDC. Można zrobić to z dwóch, z trzech, a nawet z jednego skrzydełka. Ważne, żeby były w miarę, miały równe końcówki, ładne. Trzeba je dobrze w paluszkach ułożyć. Ja zrobię z trzech skrzydełek. Widzisz, Bianuś, jak ładnie takie układamy. O, to jest ważna rzecz, żeby je sobie już tak przyłożyć. I słuchajcie, i tą muszkę możemy zrobić w różnych wersjach. Może to być typowo jęteczka, gdzie skrzydełka stoją pod kątem 45 stopni, czyli muszka, która płynie na wodzie, która wyszła właśnie z wody i sobie płynie. Może to być emerger, czyli muszka wychodząca. I my właśnie takiego emergera zrobimy. Z tak zwaną pochewką. Więc zaczynamy wzdłuż haczyka przywiązywać piórka. Na początku delikatnie. Potem coraz mocniej nitką. Cały czas kontrolujemy, żeby skrzydełka były ładnie ułożone, równo. Na końcu dowiązujemy mocniej kilka razy. Poprawiamy, jeszcze mamy możliwość w tej chwili ułożenia sobie skrzydełek. Obcinamy, też się chwycimy, musimy chwycić napięcie w ten sposób. O. I teraz mamy tak ułożone skrzydełka jak w fruściku. Ale my zrobimy sobie pochewkę, czyli sobie pojedziemy jeszcze troszeczkę dalej. O, w ten sposób, żeby było miejsce na pochewkę. Wracamy nitką do góry, w ten sposób. I przewiązujemy sobie odwrotnie położone skrzydełka. Trzy razy wystarczy. Nitka musi być napięta. Teraz możemy sobie wyregulować nitką kąt, pod jakim będą nasze skrzydełka naszego emergera odstawały od haczyka. O, właśnie widzicie, to zrobiłem.
taki kąt 45 stopni. Zobaczcie, jaka prosta muszka, bardzo skuteczna, naprawdę bardzo skuteczna wszędzie, na sanie, w bośni. Muszę uważać, żeby mi nitka nie zjechała. Warto sobie obrócić ją o, w ten sposób, jak będzie wisieć pod tym kątem, to z pewnością mi nie spadnie z oczka. Dobra, teraz zakończymy. Oczywiście funkcja rotary się przydaje, bardzo fajnie. Przytrzymam sobie troszkę, o właśnie, podczas kończenia, ważny moment, skrzydełka sobie przytrzymam palcami. O, i mamy piękną mięteczkę. Mam nadzieję, że to będzie dosyć dobrze widać. Piękną mięteczkę z pochewką, takiego delikatnego emergerka. Tu sobie te włoski dotknę albo nawet wyrwę, żeby... W tej muszce chodzi o to, żeby tułowik był zanurzony pod wodą, a żeby wystawały tylko skrzydełka i główka. Tutaj też te wystające takie włoski, o, sobie powyrywam troszkę. No i mamy pięknego emergerka. Zrobimy jeszcze zdjęcie z telefonu.